Cześć, witam Was w moim pierwszym w życiu unboxingu. Dostałem paczkę pełną niespodzianek ze sklepu Słoneczko z zdrową żywnością. I spakowane są tu produkty ekologiczne. Fajnie można ich użyć w kuchni, można z nimi stworzyć różne ciekawe potrawy. Wiem, ponieważ z tym sklepem współpracuję już od jakiegoś czasu, robimy już wiele razy zamówienia. Polecam ich asortyment. No a teraz zobaczymy, co znajduje się w paczce. Rewelacja. Czuję się jakby Święty Mikołaj dzisiaj do mnie przyszedł. Jest tu paczka pełna naprawdę fajnych smakołyków i ciekawych produktów. Agar agar, czyli zamiennik z wodorostów, zamiennik żelatyny. Idealny dla wegetarian, wegan. Zżeluje potrawy, można robić fajne desery i ogólnie fajnie się tym bawić w kuchni. Red Eats. Chlebek lniany, suszony, bezglutenowy. Suszony chlebek. Widzę, że to jest z cukinią, z siemieniem lnianym. Gluten free, no fajnie. Vegan, 100% raw, 100% paleo. Kurde, wpisuje się w kilka różnych modeli dietetycznych. Kalorycznie podobnie jak zwykłe pieczywo, trochę więcej ze względu na zapewne nasiona lnu. Czomber. Lubię czomber. Fajnie można ozdobić niektóre potrawy. Pudding matcha bez letku. Czeski bioprodukt. Pudding o smaku herbaty. Herbaty matcha. To też będę próbował. Dam wam znać jak smakuje, bo jest... Wygląda ciekawie. Fit and free, keep active, keep rolling. Pasta, czyli tutaj mamy wysokoproteinowy makaron z czerwonej soczewicy. Red, mam tutaj też vegan, też gluten free. No i w suchej masie jest 23% protein, białeczka. Wysokobiałkowy, bezglutenowy. Ciekawe jak smakuje, czuje się wiele różni. Buchana kasza gryczana. Przekąski, desery. Różne sałatki. Super. Kasza gryczana. No, jeszcze ryż dmuchany jest popularny wszędzie, ale kasza gryczana. Organic seaweed salad. Czyli algi morskie suszone. Sałatkowy miks bio. Same tu mamy. Ekologiczne algi morskie. Wakame, nori. Rolnictwo spoza Unii Europejskiej. No, pochodzenie jakieś morskie, oceaniczne. Ale z bardzo wartościowe uzupełnienie sałatek z pewnością pełnowartościowe białko, kwas omega 3 i dużo wartości odżywczych minerałów. Glony są bardzo polecane, bardzo polecane, są bardzo wartościowe. Tu jest coś cięższego. Dobra. Wygląda jak tynk. A to jest kuzu grey. Ekologiczna skrobia z korzenia kuzu. Można ją zawieszać sosy, może jak skrobia zmiaczana. Ciekawe jak wpływa na smak potrawy. Będziemy próbować. Otręby ryżowe z zarodkami. To jest prawdziwa bomba witaminowa, bo i otręby, i zarodki świetnie uzupełniają minerały, ale także witaminy z grupy B, magnez. Czosnek niedźwiedzi, ale dużo płaka. A czosnek niedźwiedzi jest naprawdę super przyprawą. Rośnie między innymi u nas w górach, jest takim suszem roślinnym. O smaku, jak można się myśleć, czosnku, ale bardzo fajnie podbija smak potraw, bardzo fajnie się komponuje z pastami różnego rodzaju, z mięsami. Na pewno coś z nim będziemy działać. Pszenica płaskórka. Z tego co się orientuję, to pszenica jeszcze starsza niż orkisz. Odmiana naprawdę starsza, zawiera pewnie gluten, bo to jest pszenica, ale to jest jeszcze ten gluten przed tymi wszystkimi modyfikacjami GMO, kiedy ludzie nie cierpieli na nietolerancje glutenowe i dobrze tolerowali to białko, więc fajnie, to jest kasza w całości, pewnie można namoczyć do sałatek, do wypieku. Kolejna, jakiś eliksir, napór miłości. Olej z nasion pietruszki, poczory na zimno, nieoczyszczony. To będzie ciekawy eksperyment. Do sałatek, wydaje mi się, będzie pasował. Zobaczymy. Rzeżucha na kiełki. Nasiona niezaprawiane, siła kiełkowania kontrolowana.
Są chyba takie kiełki do pokrupania do sałatki. Posypać kiełkami sałatkę i wszystkie wartości odżywcze w niej zawarte lądują na waszym talerzu. Już mam tutaj cały stół tych smakołyków, a to jeszcze nie koniec. Mielone owoce aronii. No, aronia jest znana z tych właściwości, chyba rewelacyjnie na krążenia, bardzo obniża ciśnienie krwi, zawiera kupę antyoksydantów, flawonoidów, działają ochronnie na organizm, zabezpieczają przed starzeniem. O, śliwki bez pestek suszone bio. No to ze śliwek. Ze śliwek już widzę, mój ulubiony jeszcze z barbecue na bazie pomidorów, czy pasty z pomidorów i śliwek. Rewelacja. Super sprawa. Liście konopi. Herbatka konopna. Uspokajająca. Może przerzucę się z melisy teraz na liście konopi. Zawartość THC poniżej 2%. Jedna z łyżeczki suszu. Zalać napalem około 80 stopni Celsjusza i parzyć pod przykryciem 2 do 5 minut. Spróbuję. Pewnie na wieczór. Z rana yerba, na wieczór konopia. Ekologiczny ocet winny różany. To będzie fajny smak. Odtworzony 100%. Produkt rolnictwa ekologicznego uzyskuje się dzięki naturalnej fermentacji z ekologicznych owoców róży, aromatyzowanych pękami róży. Nadaje smak warzywom, rybom, owocom morza oraz wielu innym potrawom. No i oczywiście zawiera cenne olejki eteryczne, flawonoidy, witaminy, sole mineralne i kwasy organiczne. To może być ciekawe doświadczenie. No i to wszystko. Słuchajcie, tu mam cały stół frykasów. Nawet na święta nikt mi chyba takiej przyjemności nie potrafi sprawić, jak tutaj sklep Słoneczko. Warto dodać, że logując się na stronie sklepu, macie automatycznie rabat dla wszystkich, na cały asortyment, 5%, a też regularnie prowadzą akcje promocyjne, gdzie rabaty są udzielane wyższe. No i osobiście polecam. Bardzo fajny mają asortyment kaw i herbat, których jestem smakoszem. Jeżeli lubicie czasami sobie dogodzić czymś dobrym i bezkalorycznym, to spróbujcie pobawić się troszeczkę różnymi herbatami, kawami. Natomiast niebawem ukazuje się 20 października książka mojego autorstwa Dieta Mind, sposób na dłuższe życie, więc będzie jeszcze kilka akcji promocyjnych związanych z tym wydawnictwem. Do nabycia będzie w wszystkich większych sklepach, w Empikach, więc pamiętajcie, 20 października tego roku. Jeszcze będę się o tym przypominał, a tymczasem no, trzeba spróbować zobaczyć, co z czym można zrobić, i zapraszam Was na mój kanał. Zostawiajcie kciuki, lajkujcie i subskrybujcie kanał. No i chyba tyle na dzisiaj. Pierwszy unboxing zakończony. Czuję się jak na święta. Trzymajcie się, keep active, keep rolling, hej!